dzisiejszym odcinku Jazdy Próbnej nie będziemy opowiadać o historii marki, którą wam dzisiaj zaprezentujemy. Jest to Subaru. Dzisiaj będzie wyłącznie praktyka. Druga pojeżdżawka Subaru. Zapraszam państwa. Jesteśmy teraz bliżej toru, mamy coraz głośniej, ale to nie problem, żeby porozmawiać z Jackiem. Jacku, od jak dawna interesujesz się Subaru? Subaru jako takim to gdzieś 4 lata. Mniej więcej wtedy kupowałem swój pierwszy samochód i tak rozważałem różne opcje. Kumpel namówił mnie na właśnie Subaru. No i tak już zostało. To jest moje obecnie drugie. Wcześniej miałem nie WRX-a, tylko bez turbiny, wolno ssący. Aczkolwiek też zdarzało się pojeździć na takiej pojeżdżawce jak dzisiejsza i też dawał dużo frajdy z jazdy, także rewelacyjne auto pod tym względem. A co możesz powiedzieć o tym aucie, które dzisiaj masz? Cóż mogę powiedzieć, jeżdżę nim od już ponad pół roku i w zasadzie jest to pierwsza pojeżdżawka, na której mam okazję nim być. Także jeszcze można powiedzieć się go uczę, a w zasadzie dopiero zaczynam się go uczyć, ale widać różnicę, widać przede wszystkim różnicę w mocy i w zachowaniu na torze, a tak poza tym bardzo, bardzo cywilne, bardzo fajne auto, w codziennym użytkowaniu też się bardzo dobrze sprawdza, także w zasadzie jak każdy Subaru, z którym miałem styczność, podoba mi się. Powiedz mi, ile ma koni? To ma nominalnie 218 i jako, że nie jest modyfikowany pod kątem mocy, to sądzę, że tyle ma tak jak w standardzie. Wiadomo, konie z wiekiem uciekają, ale to i tak nie jest problem. Tym autem naprawdę można w takim miejscu jak to poszaleć. Zdecydowanie tak, ale tak jak i mówiłem, nawet wersją bez turbiny, która miała połowę tej mocy prawie, że nieco jedynie więcej, też można było, ale to zresztą jak widzimy można, jak najbardziej można, aczkolwiek warto sobie oczywiście przełożyć opony na jakieś takie do dobicia na torze, bo takich normalnych byłoby szkoda, ale tak poza tym jak najbardziej, po to, żeby się wyszaleć. A powiedz mi, ile ty opon zabrałeś na tą imprezę? To znaczy, na jednych kołach przyjechałem, a drugie po prostu mam na zmianę, żeby je dobić na torze i tyle. I z powrotem na tak zwane cywilne, żeby wrócić do domu. Czym różni się twoje auto od takiego standardowego, cywilnego auta, którym poruszają się Polacy na co dzień po naszych polskich drogach? To znaczy, czy porównujemy między Subaru, czy Subaru do zupełnie innych samochodów typu... Subaru a Subaru. Subaru to w zasadzie jest cywilne, jak już wspominałem także wcześniej w rozmowie. Ono nie jest w żaden sposób modyfikowane pod kątem osiągów de facto. Ale wyglądu. Ale można przyjąć, że wyglądu. To znaczy, bo to jest model amerykański. One mają... Można przyjąć nie takie wnętrza, jakby się chciało, także tu jest włożone fotele, kanapa z modelu STI, które jest, no raz, że trochę lepiej wygląda, dwa, że dużo lepsze trzymanie zapewnia po prostu, więc jest, można przyjąć, dużo wygodniejsze. Poza tym mam także z amerykańskich świateł WRX-owych, które są symetrycznie zmienione światła na soczewkowe, także z modelu STI. Dużo lepiej z kolei świecą i także lepiej wyglądają. I kolejny element, który można by przyjąć najbardziej odróżnia od standardowego Subaru, aczkolwiek to jest bardzo, bardzo także popularny element, jest parę dodatkowych zegarów, zegar temperatury spalin, ciśnienia oleju i temperatury oleju. Silniki wypada eksploatować, że tak powiem, w warunkach dla nich optymalnych, także nie należy zbyt agresywnie, że tak powiem, jeździć, dopóki na przykład olej się nie rozgrzeje, stąd zegar temperatury oleju, ciśnienie oleju po to, żeby właśnie sprawdzać, czy nic złego się w silniku nie dzieje, jak coś jest nie tak, ciśnienie spada. Zauważyłem, że jak zjechałeś z toru, odczekałeś, żeby silnik się ostudził. Po czym poznajesz, jaka jest jego właściwa temperatura?
Między innymi poznaję po zegarze oleju, który mam zamontowany, aczkolwiek tak na wyczucie, że tak powiem. Wiadomo, że w mocno wyeksploatowanym silniku z turbo trzeba dbać o turbinę. Ona rozgrzewa się do dużych temperatur i właśnie po intensywnej jeździe trzeba ją trochę schłodzić na wolnych obrotach. Niektórzy stosują do tego turbo timer, automat, który wyłącza, znaczy nie pozwala tak jakby wyłączyć silnika przed schłodzeniem, a niektórzy tak jak ja w zasadzie robią to na wyczucie. Jedyne czego mogę Ci życzyć to, abyś znajdował się w tym miejscu co rok na każdej pojeżdżawce Subaru. Dziękuję bardzo. Ja już więcej gadał nie będę. Mam nadzieję, że za chwilę zobaczymy się na torze. Dzięki. Jest z nami również Michał. Michał, powiedz, skąd jesteś? Jestem z Warszawy. Przyjechałem tutaj z Warszawy do Torunia na pojeżdżawkę Subaru swoim samochodem. Od jak dawna interesujesz się Subaru? No, jest to moja pasja dosyć od dawna, wiesz, to nie przychodzi tak po prostu nagle, że chciałem mieć Subaru, tylko już wiesz, od bardzo dawna się tym samochodem interesuję, pociągają mnie, jest w nich coś takiego fajnego, że po prostu, nie wiem, no, uwielbiam je. Czyli co? Dokładnie. Dokładnie rzecz biorąc, wiesz co, no, po prostu przede wszystkim podobają mi się właściwości trakcyjne tego samochodu. No, są absolutnie niesamowicie. Stały napęd na 4 koła od Subaru. No, po prostu zapewnia praktycznie znakomitą trakcję w każdych warunkach. Czy to jest tor rallycrossowy, czy jesteś gdzieś na śniegu, czy na asfalcie. No praktycznie samochodem możesz pojechać wszędzie. Zawsze drugi napęd cię wyciągnie. Zawsze jest, wiesz, obydwie osie są i czuj, że te obydwie osie pracują, żeby ci pomóc. Druga rzecz w tym samochodzie, którą bardzo lubię, silnik. Jest to bardzo mocna jednostka. W tym samochodzie mamy do czynienia z modelem STI. Jest to dwulitrowy bokser, czyli jednostka o układzie cylindrów, o przeciwsobnym układzie cylindrów. No i to się charakteryzuje, właśnie tym się charakteryzuje Subaru. Praktycznie żadna inna marka teraz tego nie stosuje. No. Silnik jest turbo doładowany. Znajduje się tam turbina, tam zaraz pod interkulerem. Daje to nam to, że generalnie z silnika o małej pojemności możemy wydobyć jeszcze więcej mocy. Czyli na przykład, tak jak tutaj, mamy do czynienia z jednostką dwulitrową, która ma prawie 300 koni. Więc w takim razie niesamowite osiągi. Ten samochód rozpędza się do setki w 5,5 sekundy. Czasami jak kierowca jest sprawny i potrafi tym samochodem dobrze jeździć, to mogą być nawet wyniki jeszcze lepsze. Co z niezawodnością silnika? Co tutaj najbardziej się psuje? Znaczy powiem Ci tak, Subaru generalnie są jakby słyną z niezawodności. No jednak rozumiesz, są to samochody sportowe, używane w warunkach ekstremalnych. No i czasami niektóre elementy nie wytrzymują. Na przykład dzisiaj mam problem z doładowaniem u siebie w samochodzie. Nie jest to pełne ładowanie, turbina nie dostarcza takiego ciśnienia do silnika, jakie powinno być. No i walczę z tym, nie wiem co się dzieje. Ciężko jest zdiagnozować taką usterkę, wiesz, w tak spartańskich warunkach, prawda? Ale ogólnie auto się nie psuje. Nigdy nie miałem poważnej usterki, może tak. Zawsze, znaczy wiesz, zawsze. No, czasami się dzieje tak, że są jakieś właśnie drobne usterki, które przeszkadzają w jeździe, ale raczej unieruchomić ten samochód jest ciężko. Mówiłeś, że właściwości trakcyjne to jest to, co Cię najbardziej w tym aucie interesuje, silnik, ale co z wyglądem? Powiem Ci tak, Subaru nigdy nie był jakimiś strasznie pięknymi samochodami. Rozejrzyj się dookoła, powiedz mi, czy widzisz tu jakieś ładne Subaru. No ale po prostu jak sobie stanę tak i popatrzę na ten samochód z boku, na spoiler, na tutaj wlot powietrza, to jednak to wszystko rysuje taką fajną całość, że jednak coś w tym samochodzie jest, że on mi się podoba. Pomimo tego, że nie jest jakiś ładny, to po prostu do mnie dociera ta jego linia. Mimo wszystko, jeżeli spotykamy się z takim autem na mieście bądź na trasie, czujemy do niego respekt. Subaru naprawdę dużo potrafi. Potrafi dużo, ale tylko w rękach sprawnego kierowcy. To Ci muszę powiedzieć, ponieważ dużo jest takich przypadków, że te samochody kupują ludzie, którzy nie powinni nimi jeździć, albo najpierw powinni się nauczyć nimi jeździć. Bo w takich miejscach jak to? W takich miejscach jak to, oczywiście. To jest właśnie to, do czego ja namawiam i sam to praktykuję, tak? No bo często się zdarza tak, że ktoś kupuje Subaru, wiesz, słyszał o tym, jakie te samochody są niesamowite, o tej trakcji i tak dalej, no ale jednak trzeba pamiętać, że jest to samochód wyczynowy, tak, który potrafi zaskoczyć przeciętnego kierowcę. No i to jest właśnie to, czego niektórzy, wiesz, nie mają uświadomione. Od jak dawna jeździsz na pojeżdżawki? Na pojeżdżawki, wiesz co, swój pierwszy taki samochód, którym upalałem, jak to się mówi w naszym slangu, kupiłem w lutym tamtym roku.
Tylko że wiesz, no, przebudowałem go kompletnie. Praktycznie cały czas coś się działo z tym samochodem, musiałem go przebudowywać, więc nie jeździłem jakoś dużo, no ale można powiedzieć, że ponad rok już jeżdżę. W takim razie życzę Ci powodzenia, mam nadzieję, że ta usterka szybko minie. Ja idę porozmawiać jeszcze z innymi kierowcami. Dobra, na dzięki. A teraz, drodzy widzowie, jesteśmy na samym środku toru, naszego tutaj toruńskiego Koloseum Motorsport. Jest ze mną Roman. Tak, witam wszystkich, szczególnie widzów. Jazdy próbnej. Jazdy próbnej, tak. Na torze w Toruniu, na trzeciej pojeżdżawce Forum Subaru. No i nie tylko, bo jak widać są i inne marki. Astra tutaj widać, biała śmiga i jest Volvo, także ten. Integrujemy się ze wszystkimi markami. Inni też dają rady. Ale skupimy się na Subaru ze względu na to, że jest to pojeżdżawka Subaru. Czym charakteryzuje się Twój samochód? No, mój samochód to jest, że tak powiem, dzieło też człowieka z forum, o niku ABT. To jest taka, że tak powiem, hołd złożony imprezie GT. Niektórzy forumowicze zakochani właśnie w tej klasycznej budzie tworzą takie potworki o mocy tam ponad 300 koni, tak jak właśnie ten egzemplarz. To jest taka wydumka, bo tu wszystko, cała technika jest z STI, dużo młodszego auta, wszystkie napędy, także to auto naprawdę przy swojej masie niespełna 1300 kg po prostu lata. Więc w takim razie podniesiemy maskę? Bardzo proszę. A tu mamy wszystkie, że tak powiem, narządy dawcy STI, rocznik 04-05 i silnik 2 litry z doładowaniem. Oczywiście pomodzony, no bo to jest, jak to użytkownicy forum, nie mogą się obyć bez żadnych modów i tak dalej. Tu jest silnik po remapie, zestrojony na ponad 300 koni. Nie wiadomo ile dokładnie i wcale mnie to nie interesuje, ważne, że auto jeździ. Skrzynia jest i wszystkie napędy są też ze STI, skrzynia szóstka, wszystkie szpery są, że tak powiem, podokładane, z tyłu jest dyfer R180 ze szperą płytkową i tak dalej, także auto naprawdę i trzyma się i skręca i ma moc, żeby, prawda, polatać. Jesteś zadowolony z tego auta? Ja jestem bardzo zadowolony. Nawet żona powiedziała och i ach. Więc w takim razie żona też jest fanką. Żona jest fanką na siłę i z przymusu. Ale jednak mimo wszystko jej się to podoba. Żonie podoba się, tak. Podoba się szczególnie jazda. Chociaż nie jest kierowcą prowadzącym. O. I nie boi się dużych prędkości? Nie odczuwa strachu. Z pewnym kierowcą, czyli mężem, nie. Co jeszcze możemy powiedzieć o Twoim aucie? No cóż, auto jest, że tak powiem, bardzo zadbane. Tu właśnie chwała jego twórcy, tak jak mówiłem człowiekowi o niku ABT. Ja staram się je utrzymać w takiej kondycji dalej. No i cóż, oby tak dalej, oby śmigało i że tak powiem, sprawiało frajdę nie tylko mnie, ale i innym, którzy patrzą, jak auto śmiga po różnych torach. Powiedz mi, jeżeli spojrzelibyśmy na to na przestrzeni roku, jakie koszta wydajemy, ile pieniążków wydajemy w ciągu roku na takie Subaru? Oj, to nie są jakieś duże pieniądze i oczywiście jeśli pomijamy wszelkie awarie, no tutaj jeśli to auto akurat jest używane tylko i wyłącznie na, że tak powiem, na dojazdy i właśnie tego typu pojeżdżawki, to, że tak powiem, u mnie w tej chwili no to koszty paliwa i ewentualnie jakichś tam drobnych napraw, ale to ja tego nie liczyłem, szczerze mówiąc, nawet się nie staram liczyć, bo mogę się przerazić, albo i nie, ale nie są to jakieś przerażające koszta. No, jak się zdarzy awaria, to czasami trzeba po prostu odpowiednich części poszukać. No tutaj trzeba, że tak powiem, troszeczkę wytrwałości i czasu. I wiedzy. I wiedzy, no to szczególnie w forum Subaru, że tak powiem, jest bardzo pomocne.
jest, że tak powiem, zgrana paczka ludzi, którzy sobie nawzajem pomagają. No właśnie. Propos zgranych ludzi. Alex zdradził mi, że byłeś na pierwszej pojeżdżawce Subaru. Tak, byłem w Subaru, z tym, że byłem foresterem w dieslu. I że tak powiem, no... Jeździłeś spokojnie. Znaczy, no... Tamtym się nie da inaczej jeździć jak spokojnie, jako że to auto nie nadaje się na tego typu imprezy. Dlatego właśnie powstał plan zakupu takiego auta i pojawił się ten niebieski potworek. Masz tutaj najsilniejsze auto z prezentowanych dzisiaj? Oj, chyba tak, bo reszta jest, że tak powiem, chociaż może jest jedno czy dwa auta, równe, o równej mocy. Także to tutaj to z mocą to nie przesadzajmy, tutaj nie moc, nie auto, a tu, że tak powiem, wkładka mięsna czyni auto. Słabsze auto w rękach sprawnego kierowcy będzie więcej potrafiło niż auto, że tak powiem, z nadmiarem mocy, także tutaj moc nie ma większego znaczenia. Ja tu staram się, że tak powiem, no akurat ja dysponuję takim autem, ale staram się podnieść swoje umiejętności i, że tak powiem, wyrobić pewne nawyki, które się przydają w codziennej jeździe i w codziennym użytkowaniu auta. Także tutaj moc nie ma takiego generalnego znaczenia i nie jest, że tak powiem, decydującym czynnikiem. Czego byś życzył naszym widzom? Oj, życzyłbym bezpiecznej jazdy, tyle powrotów do domu, ile wyjazdów i wszystkiego dobrego, powodzenia. I na pewno jazdy Subaru. Ależ oczywiście, zapraszamy na tego typu pojeżdżawki, zawsze się znajdzie miejsce na prawym, zawsze ktoś chętnie przewiezie i sprzeda te bakterie Subaru, wirusy, żeby się następni ludzie zarażali tym właśnie tą chorobą i pasją jednocześnie. Jednym słowem mówiąc, zapraszamy Państwa do Koloseum Motorsport do Torunia. Zapraszamy serdecznie, 11 jest następna pojeżdżawka, także nie ma problemu, wszystkich chętnie będziemy widzieć. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Oczywiście nie mogło z nami zabraknąć Elka, organizatora trzech już pojeżdżawek. Ta jest trzecia. W takim razie my już byliśmy od? Od pierwszej. Najpierw byliśmy kibicami. Potem filmowaliście na drugiej. I znowu jesteśmy. Z tego powstał piękny film, którego mogą inne telewizje pozazdrościć. I jesteście znowu. I na czwartej, 11 września będziecie również. Na co oczywiście zaprosimy naszych widzów. I widzów, i was przede wszystkim. Ale co teraz? Przejedziemy się Subaru standardowo. Przejedziemy się. Subaru już dzisiaj się najeździło. W zasadzie należałoby mu się w tej chwili trochę offsa i spoczynek w garażu, no ale jeszcze się przejedziemy. Auto po takiej trasie jest jeszcze sprawne? No tyle o ile. Czyli możemy jechać? No jasne, że możemy. No to jedziemy. Jesteśmy w Subaru, zabezpieczeni, zapięci, mamy kask, pasy. Mamy kask, mamy pasy. Co się zmieniło w twoim aucie od roku czasu? Zmieniło się trochę, zmieniłem parę rzeczy technicznych. Jest inna pompa paliwa, dwa razy wydajniejsza, jest krótsza skrzynia. Czyli większe osiągi? Jest trochę bardziej pobijany, większa dynamika troszeczkę. Ruszamy? Ruszamy. Jak ale
jak podoba Ci się nasz nowy toruński tor? Tor jest wspaniały, tor jest jeszcze lepszy niż był. Mamy więcej szutru. Jest więcej szutru, tor jest bardziej śliski, daje większą radochę, można sobie pojeździć, poślizgać się bez jakichś tam nadmiernych mocy. Można po prostu poćwiczyć, potrenować. To jest celowo sprowokowana sytuacja, żeby się poślizgać. Znakomitym rozwiązaniom technicznym, ma wspaniałą trakcję, prowadzi się rewelacyjnie. To, że prowadzi się genialnie, mogę potwierdzić. Zarówno na nawierzchni szutrowej, jak i na asfalcie. Rewelacja. Podobnie jak rok temu. Według mnie genialne auto. Samochód rewelacyjny, naprawdę. Mamy zakręt. Pięknie. Na asfalcie używasz ręcznego? Używam i na asfalcie na przestrzeń. Gazu. No garażej gazu, bo ta nawierzchnia... Nawierzchnia jest super, jest trochę dziur, ale o to chodzi w nawierzchni. To zrobili nasi koledzy, poprzednicy. W ogóle wielkie dzięki dla właściciela toru, nowego właściciela, za to, że zrobił obiekt miary europejskiej. Gdzie można normalnie pojeździć. Można normalnie pojeździć. Wychodzimy tym autem, naprawdę, naprawdę rewelacyjnie, z każdego zakrętu. Znowu asfalt. Pięknie. Pełen profesjonalizm. A, nawet w takich... Auto wyjeżdża tak jak dajemy radę. To oczywiście. Taka mniej bezpieczna karuzela. Bardzo bezpieczna. Z tobą czuję się bezpiecznie, rzeczywiście. Już jesteś dużo bardziej wprawnym pilotem niż rok temu. Potrzaskałeś się w bojach. Nawet trzymam kamerę. No kamera nam opada niestety. Uchwyt pana Sonika nie jest aż tak wytrzymały, żeby to, czego nam dostarcza Subaru, był w stanie wytrzymać. Powiedz, Alek, na ile czasu starczy Ci wyżyć się takim autem? Na ile czasu wystarczy? Rok? Nie. Wiesz co, jak zrobię takie tego typu imprezy, czy wezmę w nich udział 5 razy do 6 razy do roku, tak co drugi miesiąc, to już jestem najeżdżony w zasadzie.
oporu. Na co dzień jestem grzecznym kierowcą. Nie wiem, czy jakiekolwiek inne auto wytrzymałoby w takich warunkach. Sądzę, że nie. Subaru jest jednak na maksa wytrzymałem samochodem. Normalnie połamalibyśmy zawieszenie. Urwalibyśmy go, auto by się rozpadło po dwóch kółkach. A że jest to Subaru, to po prostu to, co widać. Robimy z nim to, co chcemy. A ona jeździ, 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 jeździ. Mamy ostatnie okrążenie. Chyba było specjalnie. Dla ciebie w prezencie, Łukasz. Dziękuję bardzo za wspaniały pilotaż, panie Łukaszu. Dziękuję bardzo za niesamowitą przygodę, bo to można nazwać przygodą. Czujemy spąd palącej się gumy. Pięknie. Udało nam się. Na jedynce i na trójce, bez dwójki. I na przerywającym silniku. No ale...